Cześć, tu Maciek z tej strony, z firmy Mavkar, a przed Państwem dość rzadko spotykany model, jeszcze bardzo wysokich cenach, Audi A5 Sportback, czyli jedno z najładniejszych nadwozi pięciodrzwiowych oferowanych przez Audi. Tutaj mamy silnik benzynowy dla osób, które szukające benzyny, najmocniejszego dwulitrowego silnik TFSI przed liftingiem, czyli 211 koni. Powiem Wam, że to auto naprawdę jeździ świetnie z tym silnikiem. Moc jest bardzo duża, jak na takie gabaryty samochodu. Oczywiście wiadomo, nie mówimy to o modelach S, RS, ale do normalnej jazdy, żeby nie stracić prawa jazdy, jak najbardziej fajnie się odpycha. Jest to 2010 rok i ma przebieg 206 tysięcy. Co do stanu silnika, silnik pracuje ładnie, nie ma żadnych dymów, wygląda naprawdę na zadbany motor. Wizualnie macie taką lekką dokładkę przy progach, tak samo fajny wzór alufelg 17, wyglądają na większe. Oczywiście dwie rury, żeby to było bardziej masywne. No i może wprawne oko zauważyło, że zdarzona lotka dokładka na tylnej klapie, która podkreśla, że tak powiem, ten tył samochodu. Wygląda jeszcze bardziej sportowo, no bo tak to on spada sobie dość gładko. A tutaj tak spojrzycie, podkreśla, przedłuża całą tą gamę nadwozia. A ogólnie auto jest bezwypadkowe, fajnie ogólnie utrzymane wewnątrz. Tak, tutaj też na pewno widzicie, są nowe tarcze, klocki przód, tył. No oczywiście ksenony, które naprawdę zmieniają wygląd tego pojazdu, nie wygląda tak jak na przykład na zwykłej lampie. No i to must have taki, że czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Myślę, że więcej opowiemy o wnętrzu pojazdu. Tutaj sobie przygotowałem książkę serwisową. Książka jest w dwóch częściach. Tutaj widzicie pierwsze dwa wpisy, potem te wpisy dalej. Jest tutaj do 130 tysięcy, ale ewidentnie ktoś zapomniał drugą tej książki po prostu kiedyś przy jakichś wymianach. I tu macie wszystko przekopiowane z tej książki do tej książki. Może oddalę troszeczkę, pokażę, będzie łatwiej to zobaczyć. A też na te przebiegi macie porobione po prostu takie RD service plany, na których można sobie sprawdzić, jak to było wszystko naprawiane. Mamy fajnie podbite wszystko w Volkswagenie. Ostatni wpis w 2021 roku przy 181 tysiącach. Spojrzę jeszcze dalej, czy coś mamy. Nie, to by było na tyle. A tutaj jeszcze dobity kolejny ten przegląd, który był robiony przy 30. Wszystko przepisane ze stempelkiem. Więc książki mamy z głowy, to są takie oto serwis protokoły, to jest zaznaczone, co było w aucie robione, a to jej ostatni przegląd w 2020 roku, miała 158 tysięcy, czyli ktoś tam parę kilometrów dobił. No tu jeszcze mamy kolejne te potwierdzenia, serwis protokoły, ale to szkoda, żeby każdy oddzielnie przeglądać, jeżeli klient będzie chciał, po prostu sobie go zobaczy u mnie na żywo na komisie. Dobrze. Może lewa strona. Tutaj mam ładnie ten utrzymany cały plastik. Cztery elektryczne szyby, lusterka podgrzewane. Tak samo tutaj to jest, o czym wspominałem. Przeciwigielne oraz czujnik światła zmierzchu. Boczek sobie jeszcze spójrzcie, nie jest wysiedziany. Jak już siedzę, może to pokażę. Tak, tutaj też jest naprawdę ładnie, nie jest to zniszczone. Tak samo tu ten dół. Kierownica, fajna pikowana skóra. Też wygląda ładnie, nie jest jakaś pociachana od paznokci. Licznik, tutaj włącznik od świateł, manetka od komputera, może ją zapalę. Spojrzycie sobie też na przebieg. Przy okazji w międzyczasie widzicie tutaj panel środkowy. Mamy czytnik kart SD, radio, podgrzewane fotele, oczywiście klimatyzację automatyczną, jednostrefową, no bo chyba przy takich autach sądzę, że wystarczy. Była chwilowa przerwa, ale spójrzcie sobie na licznik, żadne błędy się nie palą, obroty nie falują, mamy pokazany przebieg, tak samo jak inne wskazania, przełączacie tutaj, o, zakryłem, na komputerze. Dobrze, teraz środek, kolorowy ekran, tutaj też wszystko fajnie wygląda. No i pamiętajcie, że w tych Audi jest troszeczkę inna deska, a zwykłej A4 mamy taką dość dużą, szeroką listwę. A to łatwo poznać, czy auto było rozbite i po prostu ktoś założył to, co powinno być, no bo deski w A5 i A5 Sportbacku wyglądają troszkę inaczej. Cóż jeszcze, może tutaj lewy fotel też jest ładny, boczek tak samo, miejsce na okulary,
ktoś jakieś okulary zostawił, będzie w prezencie dla następnego klienta. Podłokietnik, w podłokietniku mamy AUXa, oczywiście miejsce na zapalniczkę. No i chyba to by było na tyle. Jeszcze ewentualnie mogę Wam tył pokazać, mamy ISOFIX, więc łatwo do zapięcia są foteliki, parę airbagów, ABS, standardy, o których nie ma co za bardzo się rozwodzić. I cóż, chyba to by było na tyle. Jeżeli interesuje Was to auto, wejdźcie na mavkarautomoto.pl lub też na Instagrama mavkarauta. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie je zostawić na YouTubie, zostawić też zawsze lajka. I pamiętajcie, że u mnie każde auto może być z gwarancją do roku czasu, lub też jeżeli ktoś potrzebuje i nie ma jak dostarczyć pojazdu do domu, mogę go dobyć w rozsądnych pieniądzach na Lawecie. Każde auto jest opłacone z fakturą VAT marża, więc nie ponosicie dodatkowych kosztów, 2% od wzbogacenia. Pozdrawiam, hej!